12 radnych powiedziało tak i w efekcie Suwałki po latach będą miały herb, który spełni wszystkie wymogi prawne stawiane tego rodzaju znakom w Polsce. Samorząd suwalski trzykrotnie występował do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wydanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie używanego przez miasto znaku. Zarówno w 2005, 2011, jak i 2014 roku odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji były negatywne. Za każdym razem szef tego resortu opierał się na wymaganej przepisami opinii Komisji Heraldycznej, która wskazywała na liczne nieprawidłowości, błędy i brak zgodności historycznej z pierwszą pieczęcią pochodzącą z 1720 roku. Kiedy w 2019 roku ustalono i przedłużono tak komisji, jak i ministrowi wreszcie właściwą wersję herbu, lokalna społeczność, część radnych, niektórzy historycy twardo powiedzieli nie. Skutek był taki, że powrócono do prac nad herbem. Tym razem jednak włączono do nich szersze grono osób. W zorganizowanych spotkaniach udział brali przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk. W lipcu bieżącego roku Komisja Heraldyczna i w ślad za nią minister spraw wewnętrznych wreszcie zatwierdzili nowy herb. W środę ostateczną decyzję podjęli suwalscy radni. Nie oznacza to jednak rewolucji. Przyjęcie nowego, prawidłowego wzoru nie nakłada na podmioty używające herbu natychmiastowego obowiązku wymiany. Nowy herb będzie wdrażany sukcesywnie. Będzie się go używać w nowych projektach. Wszelkie tablice, przedmioty czy obiekty ze starym herbem służyć będą do wyczerpania posiadanych zasobów czy utraty funkcjonalności albo naturalnego zużycia. Dziesiątka radnych podczas środowej sesji nie określiła się jednoznacznie w sprawie zatwierdzenia herbu, wstrzymując się od głosu. Jedna osoba była przeciwna zmianie.